dzisiaj w Malczycach, czyli miejscu, które będzie prawdopodobnie bardziej znane środowisku airsoftowemu. I tutaj też chciałam Wam pokazać replikę karabinka szturmowego Hybrid H15B, która jest miksem AR-15 i podzespołów EVO. Jak sami widzicie, mam tutaj wersję prosto z pudełka, oczywiście za wyjątkiem zawieszenia i pozwólcie, że przygotuję ją sobie tak, jakbym miała z nią iść na strzelankę. Jak widzicie, nie dość, że replika wygląda już bardziej taktycznie, to do tego jest przygotowana typowo pod strzelankę. Mam tutaj zamontowany kolimator, chwyt przedni, no i latarkę. To teraz dane techniczne. Już po wyjęciu repliki z pudełka widzimy, że mamy do czynienia z naprawdę kawałem dobrego sprzętu, ponieważ sama replika wykonana jest w większości z metalu, natomiast z polimeru wykonana jest kolba, chwyt pistoletowy, a także magazynek. Co do aspektów praktycznych, mamy tutaj łoże w typie M-Lock, co pozwoliło mi na zamocowanie właśnie chwytu przedniego, a także latarki. Natomiast na grzbiecie jest szyna Picatinny, która umożliwiła mi zamontowanie celownika. Poza tym sam front jest po prostu bardzo ładny. Replika po wyjęciu z pudełka wystrzeliwuje kulki z prędkością ponad 420 fps, w związku z czym prosto z pudełka przystosowana jest do strzelania w terenie. Ale nie martwcie się, producent w tym modelu zadbał o szybką wymianę sprężyny, w związku z czym bez problemu możecie dostosować replikę do strzelanek CQB. Mamy tutaj zastosowany elektroniczny system, dzięki któremu możemy sobie dowolnie programować tryby strzelania. Ponadto zastosowany jest spust od RetroArms, który ma bardzo krótką drogę, w związku z czym strzelanie jest naprawdę przyjemne i idzie bardzo sprawnie. To, co w airsoftie bardzo ważnie odpowiada za strzelanie, mamy tutaj atrapę Boltcatcha, natomiast za nią rotacyjną komorę hop-up, dzięki której możemy sobie modyfikować tor lotu kulki. Jako podsumowanie powiem Wam, że replika naprawdę dobrze leży, jest świetnie spasowana, więc czuję, że tutaj są użyte naprawdę dobre te materiały. Prosto z pudełka postanowiłam wrzucić do niej od razu akumulator 11.1 i dzięki temu, że mamy tutaj podzespoły EVO i naprawdę dobrą elektronikę, replika sobie świetnie poradziła. Mam nadzieję, że ta hybryda zrobiła na Was tak dobre wrażenie jak na mnie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i wpadać na nasze inne media społecznościowe.